Rozkapryszona matka miała nadzieję, że zarobi na tragedii swojego dziecka. Kilka lat temu pracowałam w restauracji serwującej fast-food. Pewnego dnia zanosiłam obiad do stolika na ogródku, przy którym siedziała starsza kobieta ze swoim wnukiem. Ucięłam sobie krótką pogawędkę z klientką, podczas gdy dzieciak sięgnął po kubek z gorącą wodą. Niespodziewanie wylał na siebie prawie całą zawartość, przez co zaczął głośno płakać i krzyczeć. Myślałam, że w kubku była mrożona herbata, więc zaproponowałam, że pójdę poręcznik, aby mógł się wytrzeć. Kiedy wróciłam, na miejscu pojawiła się matka chłopca, która próbowała zdjąć jego ubrania. Gdy mnie zobaczyła, od razu wybuchła i zażądała ode mnie zadośćuczynienia. Rozkapryszona mamuśka zupełnie nie zdawała sobie sprawy z powagi sytuacji, skupiając się wyłącznie na ewentualnych korzyściach finansowych zamiast przejmować się cierpieniem syna. Zaczęłam lekko panikować i natychmiastowo pobiegłam do środka, aby poinformować o zdarzeniu menadżerkę i poprosić o wezwanie pogotowia. W krótkim czasie przybyła karetka, która zabrała chłopca do szpitala. Jednak to dopiero początek całej historii. Matka dalej upierała się, że coś jej się należy za tę sytuację, i nie chciała odpuścić. Przez jej zachowanie bałam się, że oskarży mnie o wypadek, ale na szczęście jedyna kamera, którą mieliśmy na zewnątrz, idealnie wszystko uchwyciła. Na nagraniu było dobrze widać, że nie miałam z tym nic wspólnego, a incydent był winą dwóch kobiet, które nie dopilnowały dziecka. Jego mama nie miała pojęcia, że na ogródkach był monitoring, więc postanowiła we wszystko mnie wciągnąć. Na początku próbowała przekonać menadżerkę, że to ja wylałam wrzątek, a ona była tego świadkiem. Co z tego, że w tym czasie znajdowała się w środku i reszta osób mogła to potwierdzić. Z tego powodu szybko zmieniła historię i powiedziała, że zapewniłam ją, że woda w kubku jest zimna. Wtedy się wtrąciłam. I powiedziałam, że jak mogłabym coś takiego stwierdzić, skoro naczynie ma wielki napis UWAGA GORĄCY PRODUKT. Po tym ponownie zmieniła swoją wersję i próbowała wcisnąć mojej przełożonej kit, że przyniosłam kubek bez pokrywki. Poszliśmy obejrzeć nagranie, które udowodniło, że kłamie, więc stwierdziła, że ona w ogóle nie zamawiała żadnego gorącego napoju. Okazało się, że na jej rachunku widniała zupełnie inna informacja. Kobieta była wściekła, że nie udało jej się przekonać menadżerki, że wraz z synem padła ofiarą mojej nieodpowiedzialnej obsługi. Niestety to nie był koniec. Matka zjawiła się na następny dzień w naszym lokalu z pretensjami, że nikt z pracowników nie zadzwonił do szpitala, aby się zapytać, jak się czuje jej syn. Poinformowała wszystkie osoby, które znajdowały się w pomieszczeniu, że przez nas jej dziecko ma poparzenia drugiego stopnia. Tego dnia w pracy był obecny główny menadżer, który doskonale wiedział z kim ma do czynienia. Kobieta cały czas wrzeszczała, że powinnam zostać zwolniona, a ona zgłosi nas na policję i będziemy mieć sprawę w sądzie. Przełożony ostrzegł nas, że prawdopodobnie możemy zostać wezwani na komisariat, aby złożyć zeznania. Kobieta nawet wysłała maila do zarządu sieci restauracji, ale wszystkie dowody wskazywały przeciwko niej. Na szczęście nasz prawnik stwierdził, że nie mamy się o co martwić. Pracowałam tam tylko przez wakacje, więc miesiąc później nie byłam już zatrudniona. Wróciłam do tego miejsca dopiero w kolejne lato, a potem jeszcze w następne. Po dwóch latach od tego zdarzenia dowiedziałam się, że dopiero wtedy kobieta poddała się, aby wyłudzić od lokalu pieniądze. Każda jej próba kończyła się klęską, bo nagranie z kamery wyraźnie pokazywało, kto był winny zaistniałej sytuacji. Co więcej, szefostwo powiedziało mi, że przy innych okolicznościach lokal pokryłby koszta leczenia chłopca, jednak przez zachowanie kobiety właściciele zdecydowali się tego nie robić. Z tego powodu matka została z niczym, nie licząc wielkiego rachunku za usługi medyczne. Mimo wszystko czuję duże współczucie wobec dziecka, które musiało znieść dużo cierpienia. Musiało być to szczególnie bolesne, gdy matka nie okazała zainteresowania jego stanem, skupiając się wyłącznie na swoich korzyściach materialnych. Pełnosprawna kobieta zażądała zwolnienia miejsca dla osób niepełnosprawnych. Jestem osobą niepełnosprawną i poruszam się za pomocą chodzika. Posiadam specjalny bilet, dzięki któremu mogę chodzić na lokalne mecze baseballowe. Zawsze mam rezerwacje na specjalne miejsce, które znajduje się na samym dole boiska. Dzięki temu nie muszę chodzić po schodach, aby dostać się na przykład do łazienki. Moje siedzenie znajduje się na samym końcu rzędu i zapewnia mi całkiem sporo przestrzeni na mój chodzik, nawet jeśli obok mnie wszystkie miejsca na wózki są zajęte. Posiadacze biletów okresowych otrzymują kartę, którą bileter skanuje przy wejściu. W ubiegłym tygodniu siedziałem na wspomnianym wcześniej krześle, delektując się piwem, kiedy niespodziewanie pojawiła się pewna grupa osób. Część z nich była faktycznie niepełnosprawna. Natomiast reszta prezentowała pełną sprawność fizyczną. W moim rzędzie było ogółem 10 miejsc, z których cztery były dedykowane osobom korzystającym z wózków inwalidzkich, a wszystkie były zajęte. To oznaczało, że pozostało jedynie 5 standardowych miejsc. Nagle zbliżyła się do mnie kobieta i powiedziała, abym się przesunął, ponieważ chcieliby oglądać mecz razem, a ja i tak nie miałem biletu na to konkretne miejsce. Odpowiedziałem jej, że się myli. I przedstawiłem moją kartę, na której znajdowały się wszystkie informacje dotyczące numeru rzędu oraz mojego siedzenia. Mimo wszystko, ona dalej mi nie wierzyła i nalegała, abym stamtąd poszedł. Postanowiłem, że poinformuję o tej sytuacji pracownika stadionu, aby pomógł nam rozwiązać ten problem. Posiadam kartę członkowską od 2011 roku, a rezerwacje na to konkretne miejsce mam już od około dwóch lat. Dzięki temu każdy z personelu mnie tutaj zna. Więc wiedziałem, że na pewno mi pomogą. Tak jak myślałem, pracownik powiedział kobiecie, że mam mnie zostawić w spokoju, i wskazał jej miejsce, na które powinna się udać. Faktycznie niektórzy z nich mieli rezerwacje na ten rząd, jednak tylko pięć osób bez niepełnosprawności mogło w nim siedzieć, cała reszta miała udać się na trybuny. Po tym wszystkim rozkapryszona paniusia dała mi spokój, jednak ostentacyjnie narzekała na mnie swojej koleżance. Uznała, że i tak powinienem się przesiąść, lecz zignorowałem jej marudzenie. Jednak to jeszcze nie koniec tej historii. Niedaleko toalety stało kilka składanych wózków inwalidzkich, więc część tej grupy postanowiła sobie je wziąć, aby na nich usiąść obok swoich znajomych, przez to, że wszystkie dedykowane miejsca na wózki były zajęte. Próbowali oni na siłę wcisnąć się przy moim siedzeniu. Uniemożliwiłoby mi to swobodne przemieszczanie się, więc powiedziałem im, aby się odsunęli. Tego dnia wszystkie bilety na mecz zostały wyprzedane, więc nawet nie miałbym możliwości przeniesienia się w inną część obiektu. Mam nadzieję, że już nigdy więcej ich nie spotkam. Zostałem oskarżony o kradzież kanapek. Pewnego upalnego dnia miałem dużą ochotę na kanapkę, więc wybrałem się do najbliższego Subwaya. Było południe, więc w lokalu znajdowało się sporo klientów. Wyglądało na to, że pracowało tam zdecydowanie za mało osób. Jedzeniem zajmowała się młoda dziewczyna, a zamówienia wydawała menadżerka. Ustawiłem się w kolejce zaraz za trzema starymi grażynami. Już po samej ich konwersacji byłem w stanie stwierdzić, że były to osoby, które wiecznie mają o coś problem. W końcu nadszedł ich czas na kupienie kanapek i oczywiście każda z nich musiała wymyślić bardzo skomplikowane zamówienie. Marudziły, że w tym zestawieniu nie pasuje im rodzaj mięsa, w innym jest za dużo sera, a w jeszcze kolejnym nie lubią tej konkretnej bułki. Wybrzydzały w nieskończoność, a ta biedna nastolatka próbowała ze wszystkim nadążyć. Widać było, że jest sfrustrowana i zestresowana tą sytuacją. W końcu menadżerka postanowiła jej pomóc, jednak niewiele to dało. Każdej kobiecie musiały przygotowywać kanapkę przez około 15 minut, a gdy w końcu zrobiły wszystkie trzy, przyszedł czas na zapłatę. Podeszły do kasy, a ja zaraz za nimi, bo moje proste zamówienie przygotowano praktycznie od razu. Kiedy menadżerka powiedziała grupce, że łącznie do zapłaty mają ponad 30 dolarów, te odpaliły się na nowo. Zaczęły narzekać, że najpierw musiały czekać w nieskończoność w kolejce, a potem na swoje jedzenie. Uznały, że z tego powodu kanapki należą im się za darmo. Po tym tekście uznałem, że mam tego dość i poprosiłem, aby doliczyć te rzeczy do mojego rachunku. Stare Grażyny uśmiechnęły się, myśląc, że stawiam im posiłek, i zadowolone poszły usiąść do stolika. Ostatecznie zapłaciłem za cztery kanapki, napój oraz frytki. Po dokonaniu transakcji dostałem paragon, a następnie wręczono mi zamówienie. Chwyciłem torbę i zwróciłem się w kierunku wyjścia. Jedna z Grażyn z niedowierzaniem patrzyła, jakie mijam, po czym krzyknęła, że mam oddać im to jedzenie. Oznajmiłem, że nie ma takiej opcji. Przecież to ja zapłaciłem, co oznacza, że kanapki są moje. Po czym udałem się do drzwi. Kobiety momentalnie zerwały się z miejsca i zaczęły mnie gonić. Przynajmniej pracownicy Sabueja mieli je już z głowy. Po chwili zagroziły, że albo oddam im jedzenie, albo zaraz zadzwonią na policję, aby mnie aresztowali. Odparłem, że śmiało mogą dzwonić. Chętnie zobaczyłbym reakcję policjantów na tę błazenadę. Wiem, że było to niezbyt mądre, ale i tak nie miałem nic lepszego do roboty. Jedna z nich wyciągnęła telefon i wykonała połączenie, a pozostałe baby straszyły mnie więzieniem, bo przecież jak ja śmiałem okraść biedne staruszki. Przez cały czas stałem tam bez słowa, co było dosyć trudne, ale przynajmniej miałem dużo świadków, którzy widzieli ich irracjonalne zachowanie. W końcu na miejsce przybyli funkcjonariusze, którzy mieli dosyć zmieszane miny. Czy to pan jest osobą, której dotyczy wezwanie? Zapytał policjant na to wygląda? Przytaknąłem. Czyli to pan ukradł tym panią kanapki. Nie nazwałbym tego kradzieżą. Proszę zapytać pracowników oraz spojrzeć na rachunek. Wtedy panowie będą wiedzieć, kto zapłacił za zamówienie. Wyjaśniłem. Jeden gliniarz najpierw przesłuchał personel lokalu, a następnie obejrzał nagranie z monitoringu. W tym czasie drugi z nich musiał wysłuchiwać jęki starych bab, które cały czas skarżyły się na to, że je okradłem. Ich miny były bezcenne, gdy mężczyzna wrócił i przyznał, że to ja za wszystko zapłaciłem, a na dodatek pracownicy proszą o wyprowadzenie kobiet, bo zakłócają one spokój w lokalu. Pozwolono mi odejść, lecz zdecydowałem, że jednak zostanę i zjem w środku. Stare grażyny zostały wyrzucone z restauracji ze skwaszonymi minami. Po chwili podeszła do mnie menadżerka i dała mi ciastko na koszt firmy.